Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Wiele osób pytało o Awatę, czy warto ją kupić, jak się tym lata, co to za dron, jaką wersję wybrać i czym się różni od Mavica. Słuchajcie, w tym materiale, bo latam nią od początku, ja od czasu kiedy się ukazała, w pierwszym dniu zamówiłem ją od razu na stronie DJI.com. Jak tylko przyszła, odbyłem kilkadziesiąt lotów, już miałem wodowanie tutaj tym dronem. Parę razy mocne crashe i wszystko działa, fajnie się nim lata. Dzisiaj podzielę się tymi doświadczeniami, powiem też jaki zestaw ja kupiłem, co wybrałem i dlaczego. Zaczynajmy zatem. Słuchajcie, przede wszystkim patrząc na koptery FPV i na tą branżę, to jest zupełnie coś innego niż loty Maviciem. Jeżeli chodzi o FPV, masz efekt pełnego zanurzenia, dlatego że lata się zwykle w goglach i tutaj mamy gogle cyfrowe, czyli najlepsza jakość obrazu w tej chwili, jaka jest dostępna na świecie. I też latasz stosunkowo krótko, latasz inaczej niż Maviciem. Nie ma efektu stabilizacji, nie wykonujemy zdjęć, jest to bardziej przejażdżka kolejką górską niż lot taki ustabilizowany i spokojny Maviciem w trybie nawet sportowym. Tutaj zwykle i powinno się latać w trybie manualnym, także przede wszystkim polecam symulator. Jeżeli chodzi o Awatę, jest to drugi kopter od DJI po DJI FPV, który jest właśnie kopterem do lotów typowo i jedynie w goglach. Jest to super sprawa, dlatego że Awata jest dużo bardziej dopracowana. Patrząc ogólnie, jest to też inny rodzaj drona, bo to jest CineWoof, a właściwie nawet Pusher, czyli ma osłony, lata zwykle nisko, są to takie wirtualne wycieczki po obiektach, blisko obiektów, pod mostem, pomiędzy obiektami, przy drzewach, przy ludziach i to jest zupełnie inna specyfika lotów, taki bardziej cruising. Natomiast pięciocalowe jednostki zwykle latają akrobacyjnie, mocno jak myśliwce, tutaj mamy bardziej taki lot widokowy i zwiedzanie. Inna specyfika po prostu przy CineWoofach. Jeżeli chodzi o istniejące CineWoofy na rynku, te gotowe, które można kupić, na pewno polecam Pavo 30, całą gamę Gap RC, czyli Cinelogi, Cinelog 25, 30, 35, fantastyczne gotowe drony. I też mamy dostępne w Polsce iFlight, czyli iFlight Protect 35 czy 25. Wcześniej mieliśmy takie wersje jak Bumblebee i podobne egzemplarze, modele. Oczywiście z klasyków Shendrons, które nadały cały kierunek temu rodzajowi CineWoofów. Zwykle CineWoofy mają swoją specyfikę, a mianowicie są dość ciężkie. Akumulator na górze w stosunku do mocy masa jest dość wysoka. Jeszcze jak dociążymy dodatkową kamerą, taką jak GoPro, to całość hałasuje i wydaje się właśnie słabo wyważona. Środek ciężkości zwykle jest dość wysoko. I tak samo jest z Awatą. Ona nie lata tak dobrze jak Mavici. Zwykle lata po prostu niżej, wolniej porusza się pomiędzy jednostkami. Jest stosunkowo też ciężka. Patrząc na masę takiego Pavo 30, tutaj mamy około 250 gramów. Natomiast w przypadku Awaty jest to ponad 400 gramów. To dużo już robi. Jak zaczyna występować silny wiatr, no to ma Awata kłopoty, żeby się przemieszczać. To nie jest też dron, gdzie latamy nim przede wszystkim wysoko. Raczej powinno się nim latać nisko, zwiedzać obiekty, poruszać się wśród przeszkód. To jest taka specyfika. Prawie tak jakbyśmy chcieli chodzić z gimbalem, tylko tutaj oczywiście jest szybciej i można robić wiele rzeczy, których nie zrobisz z gimbalem. Na przykład wlecisz przez okno, nalot zrobisz, może nie bardzo dynamiczny, ale zrobisz nalot przez drzwi, przelecisz przez samochód, a możesz lustra też filmować zupełnie bezkarnie. Na pewno nie tak jak człowiek z gimbalem i szereg tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o jakość budowy, to jest bardzo ważna sprawa, dlatego że pierwszy model DJI FPV niestety z jakością cierpiał. Materiał był bardzo kruchy i przy każdym crashu groziło nam to, że trzeba wysłać drona do serwisu. Wiele osób się zraziło do DJI właśnie FPV przez to, że materiał, głównie ramion, prawda? Tam ramiona się łamały przy każdym nawet delikatnym crashu i to była niespodzianka wielka. Tutaj ten materiał jest dużo lepszy. Całość jest dużo bardziej zwarta. Mamy też części zamienne, takie jak osłony czy tą górną klatkę. Ja tutaj mam klatkę górną. Dokupiłem sobie osłony też, ale wygląda na to, że to nie będzie potrzebne. To, co jest też super, jest bardzo kompaktowa budowa. Mamy jedną kamerę, nie ma anten na wierzchu, anteny są schowane tutaj
z boku, łatwiej jest dostęp do nich. Mamy też wspomaganie lotu, jeżeli chodzi o czujniki dolne. No i sam akumulator, który jest inteligentny, ma szereg funkcji, takich jak na przykład inteligentne ładowanie czy rozładowanie, status. To jest to zupełnie co innego niż w FPV. Nie wymaga też specjalnej ładowarki, tylko możemy ładować przez przystawkę z kabla w USB-C. Wygląda to naprawdę super pod tym względem. Dla osób, które są zapracowane, jest to super opcja. Jeżeli mogę powiedzieć, dla kogo jest ten dron, to na pewno dla osób, które chciałyby zaznać takiego pełnego zanurzenia i lotu w goglach, a jednocześnie nie mają czasu, mają trochę więcej kasy, bo cały zestaw też jest drogi, nie ma się co czarować. Szczególnie, że w tym zestawie podstawowym dostajemy to, czyli to jest motion controller, totalne nieporozumienie. Może dobre na pierwszy lot, ale tak naprawdę potrzebujemy dokupić na pewno ten kontroler szary, standardowy i też potrzebujemy więcej akumulatorów. Jeden wystarczy nam mniej więcej na 12 minut, czyli trzeba o tym pamiętać. Wraz z Awatą weszły nowe gogle, ja ich nie mam, ja zdecydowałem się na zakup gogli klasycznych, czyli DJI FPV V2, z tego względu, że mam bardzo dużo różnych modeli, które współpracują z tymi goglami, natomiast nowy model, od razu w dniu premiery, jak oglądałem recenzję Rotor Riot, okazało się, że nie ma możliwości współpracy z jednostkami Vista czy Air Unit, które są zabudowane właśnie w różnych dronach, nie tylko tych produkowanych przez DJI. Bardzo mocne strony, teraz jeżeli powiemy o Awacie, to jest bardzo dobra jakość w goglach. Naprawdę jakość podglądu jest rewelacyjna, porównując inne modele. Czas lotu bardzo przyzwoity, około 12 minut. Wydaje się mavikowcom, użytkownikom Mavica, że to jest krótki czas lotu, ale pamiętaj, że to jest przejażdżka rollercoasterem. To jest naprawdę długo. Wyobraź sobie, że jedziesz rollercoasterem 12 minut. To jest wystarczająco. Spokojnie to wystarczy. Można sobie zrobić przerwę w międzyczasie i polecieć drugi raz. Na pewno zasięg. Zasięg jest rewelacyjny. Spokojnie latałem na 400-500 metrów bez żadnego problemu. Nisko nad korytem rzeki, przez las byłem w stanie pod powalonymi takimi rachitycznymi sosnami latać i to był absolutny top. Żadnym innym modelem nie zrobiłbym tego, nie odważyłbym się, dlatego że failsafe zwykle wygląda bardzo brutalnie, a mianowicie quad czy kopter FPV wpada do wody i tyle go widzieli, więc już nie jedna strata była zanotowana i to spora strata, taka jak na przykład, nie wiem, Sicario plus Red Komodo. Słyszałem o takich historiach, że ludzie utopili drona, który jest wart, nie wiem, 60-80 tysięcy, a właśnie w oceanie przez to, że mieli failsafe. Mocne strony to na pewno jest to, że mamy panic button. W momencie, kiedy coś się dzieje nie tak, możemy zawsze zmienić tryb. Też po prostu wcisnąć pauzę tutaj z lewej strony, czyli albo zmieniamy tryb na zawis, albo po prostu wciskamy sobie pauzę i dron nam samoczynnie się poziomuje i mamy przerwę. Tak? Jeżeli ktoś nas szturchnie, albo tracimy zasilanie w goglach, to nam dron nie spadnie, tak jak jest normalnie w FPV, bo nie wiem, ktoś podejdzie i wyrwie nam kabel z gogli, tak? Ktoś, kto jest nam niesprzyjający, no to w tym momencie możemy sobie momentalnie przerwać tą akcję i dron nam zawiśnie poczeka. Też można sobie zrobić zdjęcie albo siebie nagrać drona komórką, co jest zwykle nieosiągalne podczas lotu w klasycznym FPV. Na pewno gwarancja, na pewno DJI Care, to są też takie cechy DJI, które są unikalne, bo wyobraź sobie, że tutaj możesz mieć dwie wymiany drona w ciągu roku, koptera FPV, to się nie zdarza, więc wykupując sobie Care, który nie jest drogi, masz gwarancję, że cokolwiek się stanie, masz zawsze nowy model, to jest bezcenne. No i też symulator, Virtual Flight, to jest dedykowany symulator, czyli ten przeznaczony dla kopterów FPV. Wcześniej był tylko dostępny na iPadzie i na Apple, a teraz jest dostępny też na Androidzie, więc można sobie przećwiczyć i polecam, słuchajcie, przestawienie drążka na dół, bo ja latam tylko w trybie manualnym, i też właśnie samo przestawienie w goglach, że tutaj mamy tryb manualny, przećwiczenie wcześniej tego na symulatorze. Jeżeli chodzi o wady, na pewno brak tego standardowego kontrolera w zestawach i to jest duża wada. DJI tutaj naprawdę przesadziło, bo długo nie mogli ludzie sobie dokupić. Nawet jak mieli tylko ten kontroler, to nie mogli sobie dokupić
właśnie szarego, klasycznego, a pełne wrażenie i pełne możliwości uruchamia się tylko przez ten kontroler. Na pewno jest to quad czy kopter głośny i to trzeba powiedzieć. Szereg CineWhoopów ma już takie tony cichsze, tak jak tutaj ten Pavo 30. On ma ten hałas o takich niskich tonach, natomiast jeżeli chodzi o Awatę, ona ma wysokie tony, jeżeli chodzi o hałas i to jest uciążliwe dla ludzi. Więc to na pewno. Jeżeli chodzi o jakość kamery, jest dosyć niski bitrate. Część ludzi lubi tą kamerę, ale ja nie przepadam. Ja sobie jednak dołączam od czasu do czasu rozebrane GoPro, jeżeli zależy mi na ujęciach. Wyprowadziłem sobie te kable do zasilania Naked GoPro i mam też wydruk, taką przystawkę, którą stosuję po to, żeby tą kamerę umiejscowić na górze i nagrywam sobie właśnie na 10 i stabilizuję w programie ReSteady. Tutaj jest możliwość wyłączenia stabilizacji w tej wbudowanej i mamy możliwość właśnie też stabilizacji w postprodukcji w programie Gyroflow. Jak najbardziej. Zakres dynamiczny jest średni. Ja używam filtrów, ale czasami jak się robi ciemno, już jest za ciemno na filtry. Natomiast jeżeli jest jaśniej i nie mamy filtra, to nam prześwietla bardzo mocno. Jest kontrastowy obraz, prześwietla nam niebo. I to jest to. Mamy jedną kamerę, co jest ciekawe. Zwykle są to dwie kamery. Jedna poglądowa, ta do widoku w goglach, a druga do nagrań. Natomiast tutaj mamy jedną kamerę. Stąd klatkaż jest też ograniczony, bo mamy 50 albo 60 klatek do wyboru tylko i wyłącznie. Nie mamy możliwości zajścia na 20. Dlatego część ludzi woli GoPro, dlatego że mają tam bardzo dużo ustawień, jeżeli chodzi o ProTune i jest możliwość wyboru klatkażu naprawdę szerokiego, bo możesz wybrać albo mocniej, czyli 4K na przykład w 100 klatkach, czy w HyperSmooth, czy 4K w 50. 4x3W bez stabilizacji, to jest też bardzo dobra opcja pod stabilizację w postprodukcji. Możesz wybrać profile kolorystyczne, tutaj mamy tylko naturalne i DCNA-like, tam jest jeszcze flat, GoPro plus ten naturalny, więc mamy trzy profile kolorystyczne. Jest więcej ustawień w GoPro i też mi się to bardziej podoba. Można też ustawiać sobie w aplikacji GoPro Labs poprzez kod kreskowy zeskanować z komórki i ja zwykle tak robię właśnie, jeżeli mi zależy na jak najlepszych ujęciach. Więc ograniczone ustawienia na pewno tak, na pewno hałas, na pewno brak tego kontrolera to są wady. Cena. Cenę w zależności jak traktujemy. Jeżeli traktujemy jako single unit, czyli dron plus kontroler, no to jest dużo, ale tutaj trzeba pamiętać, że same gogle kosztują około trójki i gogle zwykle kosztują takie pieniądze, więc tutaj już na wstępie mamy dosyć wysoki próg wejścia w FPV i zawsze tak było. Natomiast jeżeli weźmiesz pod uwagę, że w klasycznym FPV potrzebujesz jeszcze ładowarki, szereg pakietów, lipo, potrzebujesz dużo rzeczy, które mogą się schrzanić, spalić, że trzeba coś wymieniać cały czas. Tutaj masz DJI Care i cię nic nie interesuje. Jeszcze do tego trzeba grzebać, kupić sobie lutownicę, szereg narzędzi do tego i poświęcić kupę czasu i oglądać Joshua Barduela prawie non-stop, no to wiadomo, że nie każdy sobie na to może pozwolić. Osoby, które mają więcej kasy, a mają mniej czasu, jak najbardziej, to jest bardzo dobra opcja do wejścia w świat FPV. Jeżeli chodzi o modyfikacje, niektórzy stosują wydruki, ja nie stosuję żadnych wydruków, żadnych osłon, bo ten materiał jest w porządku, tak jak mówiłem wcześniej. Jedyne, co stosuję, to wydruki tutaj do mocowania dodatkowej kamery GoPro, plus do tego zasilanie, wiadomo, tutaj z akumulatora, czyli musiałem pociągnąć przez całego koptera ten kabelek zasilający i to jest wszystko, co modyfikowałem. Niektórzy też w Stanach widziałem, zmieniają silniki na mocniejsze. Ja tego nie robiłem, bo uważam, że Awata też nie jest do takiego bardzo mocnego i dynamicznego lotu. Ona jest bardziej do cruisingu, do takiej zabawy pomiędzy przeszkodami, ale jeżeli zależy ci na zleceniach, to też może unieść właśnie GoPro, nawet 11 i wtedy jakość jest naprawdę petarda. Pod tym względem jest ok. Czy warto kupić? To jest pytanie bardzo subiektywne i odpowiedź może być subiektywna. Jeżeli chcesz spróbować FPV, to jest dobra sprawa. Jeżeli nie chcesz całego tego bagażu nosić, które ciągnie za sobą FPV, czyli lutowania, czyli oglądania tutoriali, czyli kombinowania, jeżeli nie masz znajomych, nie masz nikogo z przyjaciół, kto lata, kto cię wprowadzi i pomoże, to jest naprawdę ciężko. To jest, można frustracji doznać wiele razy i stracić też kupę kasy, bo się coś spali, niedobrze dobierze, albo wlecimy gdzieś, czy utopimy drona, zgubimy. Więc FPV
trzeba powiedzieć, jest pełne takich sukcesów i porażek i to jest taka droga up and down. Natomiast Avata nam wnosi taki soft FPV, mogę powiedzieć, do tego świata, bo raz płacisz, kupujesz sobie kel i praktycznie wszystko masz, więc pod tym względem jest na pewno dobrze. Ja kupiłem, jestem zadowolony i wiem, że jestem w stanie też zrobić dużo ciekawych ujęć tą Avatą. Nawet jeżeli bym potrzebował coś zrobić na zasadzie zlecenia, to jak najbardziej tak. Dla mnie uciążliwe najbardziej jest to, że akumulator jest dosyć ciężki, bo życzyłbym sobie, żeby były też dostępne akumulatory takie połówkowe, które są o połowę lżejsze i połowę mniej można latać, połowę krócej. No i druga sprawa, ten hałas. Gdyby to trochę dało się wyeliminować, tak jak ma Pawo 30, że ma lepsze śmigła, bardziej aerodynamiczne, bardziej te śmigła są takie wypracowane, do tego ma niższe tony, to tutaj ten skrzeczliwy taki hałas jest naprawdę upierdliwy i loty przy ludziach wiążą się z tym, że trzeba z nimi rozmawiać, powiedzieć im i tak dalej. To wygląda. Avata też jest w stanie podnieść całe GoPro, więc można sobie tylko nakleić tutaj na akumulator, na każdy z akumulator klasyczne mocowanie do GoPro, to no klejone do płaskiej powierzchni i to też fajnie działa. Ogólnie jest to model, który można polecić. Nie dla każdego, trzeba wiedzieć, do czego jest Avata, bo ona nie jest na przykład do robienia zdjęć, nie jest do lotów w zawisie. Raczej bym powiedział, że trzeba się zdecydować na ten symulator, parę godzin poświęcić na symulatorze i latać w trybie manualnym. Zdecydowanie. Jeżeli lubisz przygody, no to jest taka rejsówka, coś takiego, co da ci dużo adrenaliny. Jeżeli lubisz się przenieść w inny świat, na przykład w gry albo w coś podobnego, wirtualna rzeczywistość, lubisz filmy science fiction czy popularne naukowe, to jest właśnie to, co Avata też jest w stanie ci dać. Taka przejażdżka rollercoasterem na życzenie. Ale nie jest to, tak jak powiedziałem, dla każdego, nie wszyscy są zwolennikami FPV. Część osób też źle się czuje w goglach, bo trzeba się do tego przyzwyczaić, ale można, jeżeli ktoś chce, to się łatwo można przyzwyczaić. Na początku się siedzi, delikatne, stabilizowane loty, trochę symulatora, później można już wstać, oprzeć się o coś, na przykład o auto i latać w oparciu, a później już samodzielnie możesz, możesz stać nawet na jakimś murku wyżej i stoisz stabilnie na nogach, to wszystko gra. Też dużo zależy od człowieka. Niektórzy uczą się szybciej, niektórzy wolniej. Ale to mniej więcej są te cechy, o których chciałem powiedzieć i te doświadczenia moje z Avatą. Sporo lotów wykonałem, jestem zadowolony. Raz wymieniałem na DJI Care, wpadłem do rzeki, przez przypadek zahaczyłem o gałązkę już kończąc lot, było ciemno. Wpadłem do rzeki, wymieniono mi za 40 parę euro Avatę na nową. Jestem zadowolony, jeszcze mam jedną wymianę do dyspozycji i pewnie skorzystam, jak tylko nadarzy się kolejna przygoda. Oczywiście to nie jest jakaś recenzja sponsorowana, bo ja nie dostaję nic od DJI. Wszystko kupuję za swoją kasę i kupuję na stronie DJI.com, czyli w Niderlandach, nie kupuję w Polsce tych rzeczy. Nie mam współprac z Polakami. I raczej staram się być bezstronny w tych swoich opiniach. Wszystkie drony, które mam od DJI, kupiłem sam za swoje pieniądze. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Jeżeli w ogóle zaczynasz przygodę z dronami, zachęcam cię bardzo serdecznie, żeby skorzystać i wynieść jak najwięcej z moich doświadczeń. Dzieliłem się w bezpłatnym warsztacie, który nazywa się Jak rozpocząć swoją przygodę z dronem. Mniej więcej to jest to, te pierwsze kroki. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych epizodach już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.